Dom, w którym na świat przyszła poetka Maria Konopnicka, po wielu latach, w sierpniu 2022 roku, został wypełniony niezwykłą ekspozycją, która łączy liczne artefakty, niecodzienne rozwiązania scenograficzne, instalacje rzeźbiarskie, grafikę i multimedia. Wkraczając w świat autorki Roty, ale i niezliczonych utworów dla najmłodszych, zanurzamy się w osobowości i wspomnieniach poetki. Złożona z 11 scen ekspozycja to podróż po emocjach, marzeniach, wyobraźni, ale i poglądach Marii Zbasiłowskich-Konopnickiej. Wędrówkę rozpoczynamy w Żarnowcu, w dworku podarowanym poetce przez naród. Towarzyszą jej w nim Maria Dulębianka i córka Zofia. Odwiedzają między innymi Henryk Sienkiewicz czy Eliza Orzeszkowa. Tymczasem poetka brodzi w przeszłości i wspomina czasy, gdy była gwiazdą rautów i spotkań. Stąd już tylko krok do najwcześniejszych wspomnień, tych z czasów dzieciństwa, złożonych z okruchów, które niełatwo połączyć w spójną całość. Okres kaliski znajduje również swoje miejsce. Wszak to trudny czas, śmierć matki, lawina obowiązków, ale i książki. Gdy przychodzi sukces, za sprawą doskonałej recenzji autorstwa Sienkiewicza, pojawia się euforia, która dodaje poetce odwagi. Opuszcza mężowski dom, jedzie do Warszawy. Brylowanie w stołecznych salonach nie przysłania jej jednak biedy i krzywdy doświadczanej przez mieszkańców miasta. Pisze dużo i krytycznie, ale też z umiłowaniem wraca do poezji. Naznaczona trudnymi relacjami z córką Heleną cierpi, ale nie potrafi zbudować matczynej więzi. Jednak gdy docierają do niej wieści o buncie dzieci w małej szkółce we Wrześni, staje w ich obronie. Konopnicka wkracza na drogę, która kilka lat później rozbłyśnie Rotą. Ekspozycja zyskała ogromne uznanie publiczności, która w każdej scenie naznaczonej obecnością twórczyni wciąż ma miejsce na osobistą interpretację i refleksję. Kilka dni temu wystawa została nominowana do nagrody Podlaska Marka Roku 2022. Jednak by tytuł trafił do Suwalskiego Muzeum, potrzebne jest wsparcie w postaci głosowania. Potrwa ono do najbliższego piątku, 24 marca, do godziny 12. By oddać głos na tę nominację, wystarczy wejść na internetową stronę, której adres widać na ekranie, wskazać wystawę i po kliknięciu głosuj, zaakceptować regulamin, wpisać swój numer telefonu, pobrać kod głosowania i wpisać go w okienku internetowej witryny. Tak się wspaniale złożyło, że muzeum zostało nominowane do Podlaskiej Marki Roku 2022 w kategorii kultura, z czego jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się. I o te głosy proszę Państwa. Za wszystkie, które już otrzymaliśmy, serdecznie dziękuję. Każdy głos jest ważny, każdy głos się liczy i wierzę, że Państwo na nas zagłosują. Prócz tej wyjątkowej ekspozycji w dwóch innych kategoriach nominację otrzymały również dwa inne podmioty z Suwalszczyzny. Są to w kategorii Bez Barier Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Bajka w Suwałkach, w kategorii Społeczeństwo tworzony w Augustowie Dom Pamięci Obławy Augustowskiej. Ostatnia nominacja dotyczy produktu. To dzieło augustowskiej miodosytni Pitny miód pod intrygującą nazwą Podlaska Szeptucha.